Witajcie moi drodzy, to jest taki krótki odcinek, który nagrywam po to, żeby nie musieć ciągle odpowiadać na te same pytania, które pojawiają się na moim kanale, czy na moim Instagramie, czy gdziekolwiek, prawie że codziennie. Nie mam wam tego za złe, żeby nie było, wiem, że na moim kanale ciągle się pojawiają nowe osoby, kilka tysięcy miesięcznie, więc jakby okej, rozumiem, że nie musicie wszystkiego wiedzieć, nie musieliście jeszcze usłyszeć wszystkiego, co powiedziałam do tej pory i tak dalej, natomiast chcę to powiedzieć teraz raz a dobrze, żeby było to jasne i potem będę was odsyłać do tego odcinka. Więc tak, przede wszystkim na moim kanale realizuję całą podstawę programową liceum, poziom rozszerzony do matury. Także nie ma sensu pytanie mnie, czy zrobię odcinek z tego czy tamtego tematu, ponieważ tak, o ile dożyję, o ile starczy mi życia, to zrobię odcinki ze wszystkich tematów w podstawie programowej. Bardziej sensowne jest pytanie kiedy, no bo de facto jest to tylko kwestia czasu, aczkolwiek na to pytanie też nie umiem wam odpowiedzieć, ponieważ wiem już z doświadczenia, że cokolwiek bym sobie nie zaplanowała, to potem i tak wychodzi jak wychodzi. Na przykład w tym roku miałam się wziąć do pracy pełną parą, no i rzeczywiście szło mi nieźle, ale potem się okazało nagle, że startuję w wyborach samorządowych, czego za bardzo nie chcę robić, ale tak wyszło. Nieważne, nie będę tutaj tłumaczyć dlaczego. W każdym razie przez ostatnie ileś tygodni za bardzo nie miałam czasu na pracę nad kanałem z tego powodu. Na szczęście wybory są już najbliższy weekend, więc mam nadzieję, że potem będę mogła wrócić do pracy i że będzie się pojawiało więcej odcinków. Bardzo bym tego chciała. W każdym razie nie umiem wam odpowiedzieć na pytanie na przykład czy do maja, czy do matury którejś tam zrealizuję to czy tamto, bo po prostu no nie potrafię. Jakby zawsze coś wychodzi, coś wypada. Teraz byłam chora przez całe święta, więc też za bardzo nie mogłam nic robić. Także to, co mogę wam obiecać, to że staram się pracować w najszybszym możliwym tempie, natomiast no nie na wszystko mam wpływ. W każdym razie realizuję całą podstawę programową i tutaj na moim kanale macie poszczególne playlisty, które odpowiadają poszczególnym działom. Jeżeli jakaś playlista jest już kompletna, to znaczy, że zrealizowałam cały dział z podstawy programowej w takiej playliście. One niestety są trochę nie po kolei i ja chyba nie umiem tego poprzestawiać. One chyba muszą tak być, chociaż nie, czekajcie. Nie, nie za bardzo. No właśnie. W każdym razie czasami pytacie mnie o kolejność, w jakiej powinniście się uczyć. I tak, podstawowa zasada. Zaczynacie od chemii życia, potem komórka i metabolizm. To są trzy filary, trzy podstawowe działy, które musicie opanować. Naprawdę musicie je dobrze opanować, zanim przejdziecie dalej, bo inaczej nie ogarniecie tego, co jest dalej. Kolejność tych następnych działów jest już trochę bardziej dowolna tak naprawdę, ale te trzy są najważniejsze. I teraz tak, tutaj macie ileś działów, które są już zrealizowane w całości, zaraz pokażę też które. Natomiast tu są dwa działy, które zaczęłam i realizuję je równolegle. To jest genetyka i anatomia i fizjologia. I teraz tak, wróćmy sobie jeszcze do podstawy programowej. Zobaczcie, działy, które już zrealizowaliśmy, to jest ta nowa podstawa. Ja bazowałam wcześniej na tej poprzedniej, ale one się bardzo niewiele różnią. Ja jeszcze dokładnie zweryfikuję, gdzie są ewentualnie jakieś różnice, ale one są niewielkie, także nie musicie się tym przejmować. Jeżeli będą jakieś super ważne rzeczy, to zrobię odcinek z aktualizacją, żebyście wiedzieli, co ewentualnie się zmieniło. Nie wiem, czy czegoś w moich filmikach zabrakło, czy coś takiego. W każdym razie tak, zrealizowaliśmy dział chemia życia, komórka, energia i metabolizm, podziały komórkowe. Tutaj tylko zwracam uwagę, że tu jest punkt o replikacji, którą omówiliśmy teraz w dziale genetyka, dlatego że to jakby trochę bardziej pasuje do omawiania w kontekście genetyki. Łatwiej jest o tym mówić i zwykle w podręcznikach się tak robi, ale ten punkt jest tutaj, także jakbyście go szukali w podstawie programowej, to się nie zdziwcie, że go nie ma w dziale genetyka. Omówiliśmy też te zasady klasyfikacji, bakterie i archeowce, grzyby, protisty, różnorodność roślin, dużo już tego zrobiliśmy. Wow, odżywianie się roślin, bla, bla, bla. Dobra, następny dział, różnorodność zwierząt, zrobiliśmy niedawno. I teraz tak, zaczęliśmy dział funkcjonowanie zwierząt. Pytacie mnie ciągle, kiedy będą odcinki z człowieka. W podstawie programowej nie ma działu człowiek. To jest sztuczny podział na człowieka i zwierzęta, niebiologiczny, który jest stosowany w podręcznikach, nie wiem, bo chyba tak jest wygodniej, ale to nie jest tak naprawdę poprawne i w podstawie programowej nie ma takiego podziału. I u mnie, teraz zauważcie, u mnie ten dział się nazywa anatomia i fizjologia, ale to jest ten dział funkcjonowanie zwierząt. Ja go nazwałam anatomia i fizjologia, bo jakby, żeby podkreślić, że nie chodzi tylko o to funkcjonowanie, ale też o tą anatomię, czyli o budowę organizmów, tak, w tym organizmu człowieka. Także u mnie się to tak nazywa, ale chodzi o to. I teraz tak, zrealizowaliśmy już te tkanki zwierzęce,
połączenia międzykomórkowe, aczkolwiek o tym było w dziale komórka, bo to też bardziej pasowało w tamtym miejscu. Nie będę raczej specjalnie nagrywać odcinków na te tutaj trzy podpunkty, bo to jakby będzie po prostu omawiane już przy omawianiu konkretnych układów i narządów. Prawdopodobnie powiem o tych dwóch podpunktach, homeostaza i tam zapotrzebowanie energetyczne, bo to myślę, że się nadaje na taki osobny odcinek. A potem już jest omówienie poszczególnych jakby układów i takich działów, powiedzmy, funkcjonowania, tak? Odżywianie, odporność, wymiana gazowa. I tutaj macie zarówno, to jest w większości tak naprawdę o człowieku. Na przykład ten dział odporność właściwie dotyczy tylko człowieka, ale generalnie macie tutaj połączenie, tak? Na przykład przykłady narządów wymiany gazowej, wskazując grupy zwierząt, w których występują. O tym trochę też już gdzieś tam mówiliśmy przy okazji omawiania zwierząt, więc troszeczkę się będzie powtarzać. Może Wam się nie podoba, że będę to w ten sposób realizować, bo w podręcznikach macie inaczej, ale jakby ja się kieruję podstawą programową i to jest też tak naprawdę najbardziej takie naukowe, biologiczne podejście, więc będziemy robić tak. Myślę, że jakoś się połapiecie. I teraz tak, jak widać, tego jest sporo. Ta anatomia, fizjologia, czy to funkcjonowanie zwierząt, to jest największy dział, także to nam zajmie wieki, to nam zajmie jeszcze całe lata. I tak, następne to są wirusy, wiroidy i priony, to już zrealizowałam na szczęście. O, i genetyka. I genetykę zaczęłam. Mówiłam Wam, że będę realizować genetykę i anatomię, fizjologię jakby równolegle, bo tak mi wyszło z ankiety, że właściwie zapotrzebowanie na oba działy jest praktycznie identyczne wśród Was. Przyznam, że dla mnie też jest tak ciekawiej, bo nie tkwię w jednym dziale przez następne 8 lat, tylko jakby robię na zmianę, to jest takie bardziej, wiecie, urozmaicenie trochę życiowe, także w sumie jest mi to na rękę. I teraz tak, zrobiliśmy już cechy kodu genetycznego i zrobiliśmy tą replikację, która była w tym dziale o komórce. I następny odcinek to będzie to, genomy i struktura genu i transkrypcja, dlatego że to się wiąże ze sobą, ja już to przemyślałam i najlepiej jest to zrobić w jednym odcinku. I po tym odcinku najprawdopodobniej wrócę właśnie do tego działu anatomia i fizjologia i powiemy sobie trochę o anatomii i fizjologii i tak na zmianę. Potem mamy jeszcze genetykę klasyczną, zmienność organizmów, biotechnologię, ewolucję, no i ekologię, z której mam specjalizację, jak część z Was wie. Co nie znaczy, że jakoś strasznie dużo wiem, ale powiedzmy, że ogarniam. No i różnorodność biologiczna i ochrona środowiska. Także widzicie, ja mam jakby zajęcie na resztę życia bez problemu. No niestety wiem, że jeżeli ktoś zdaje maturę w przyszłym roku, czy w najbliższym, czy za 2 lata, czy za 3, no to nie doczeka się, że ja zrealizuję to wszystko, no bo wiecie, ja każdy odcinek rysuję, tak? Rysuję te wszystkie rysunki własnoręcznie, nagrywam sama, jakby no nie ma możliwości robić tego nie wiadomo jak dobrym tempie, bo też potem po prostu spada jakość, tak? Jeżeli ja będę się strasznie spieszyć, to potem będą błędy, to potem ja muszę nagrywać od nowa, wrzucać od nowa i tak dalej. Co jakiś czas wrzucam jakiś odcinek jeszcze raz, być może zauważyliście. Jest to zwykle dlatego, że jakiś tam się pojawił błąd i chciałam to poprawić, żeby było jak najlepiej, nie? Także czasami właśnie może jakiś odcinek się pojawić po raz kolejny, to najpewniej znaczyło, że był tam jakiś niewielki błąd i chciałam, żeby go nie było. Także jak widzicie, tak to wygląda, no musicie się wykazać cierpliwością i wierzyć, że staram się dla Was najlepiej jak potrafię. Jeżeli od przyszłego roku szkolnego nie będę pracować tam, gdzie pracuję, to będę mieć więcej czasu, aczkolwiek będę mieć mniej pieniędzy, więc nie wiem jeszcze, jak to będzie. Zobaczymy. Na razie się tym nie martwię. Przyznam, że chciałabym móc pracować tylko nad tym kanałem. To jest, szczerze mówiąc, moje marzenie, żeby móc po prostu cały czas, jaki mam na pracę, poświęcać na ten kanał i to by było najbardziej wydajne. No ale na ten moment, żeby mogła się zajmować tylko kanałem, no to musiałabym mieć więcej patronów, to znaczy musiałoby mniej więcej między 0,5% a 1% subskrybentów wpłacać 5 zł miesięcznie i wtedy mogłabym rzucić wszystkie inne zajęcia. Ale no, to jest chyba nieosiągalne, albo nie wiem, na ten moment wydaje się to nieosiągalne, także na razie muszę dzielić pracę nad kanałem między inne źródła dochodów, więc pracuję w takim tempie, jak to możliwe. Także dziękuję Wam bardzo za cierpliwość i również za to, jak bardzo mnie doceniacie, bo to jest bardzo, bardzo miłe. Bardzo miłe są Wasze komentarze. Naprawdę strasznie fajnie jest je czytać. Natomiast jeszcze to, o czym chcę, żebyście pamiętali, to zaglądajcie, bardzo Was proszę, do opisów pod odcinkami. Jak macie jakiś odcinek,
to rozwincie sobie opis, dlatego że sporadycznie zdarza się, że jest jakiś błąd. Niestety jest tak, to jest coś, czego mi bardzo brakuje, że nie mam żadnego recenzenta, nie mam żadnego checkera, nie mam osoby, która po tym, jak nagram odcinek, by go posłuchała i stwierdziła, czy nie ma tam jakiegoś błędu, nawet takiego, wiecie, łatwo wykrywalnego, który osoba nie super profesjonalna by wykryła. Nie mam kogoś takiego, więc zdarza się, że jakiś błąd się pojawi. Najczęściej to są drobne błędy. I ja wtedy w opisie piszę sprostowanie. Albo wrzucam odcinek od nowa, no ale czasami, jeżeli to jest, nie wiem, jakiś bardziej drobiazg, to wrzucam to w opisie, czasami w przypiętym komentarzu. Także zwracajcie na to uwagę. Być może znajdę jakąś osobę, która będzie mnie bardziej kontrolować, ale na ten moment jest jak jest. Także dziękuję Wam serdecznie i zapraszam Was do następnego odcinka, który miejmy nadzieję ukaże się już niedługo. Do usłyszenia.